hu, ho, ho! aha, um, Witam ciepło i serdecznie. Ten szczególny dzień. Ponieważ um, na Deltarze zjawił się um, gwiazdor Dziadek Mróz. Niektórzy mówią Mikołaj. Um, a ja dzisiaj taki prezencik, że tak powiem pod choinkę dla Was. E, co prawda nie na żywo. Miało być jak zwykle, ale. No cóż. Życie, życie, życie. Um... Dzisiaj taka audycja, którą zapowiedziałem już w poprzednim filmie. Mam nadzieję, jak najszybciej ją skończyć, żeby Wam tutaj nie za bardzo przedłużać. Tym bardziej, że za chwilę większość z nas i z was usiądzie przy stole wigilijnym. U mnie zaczęła się Wigilia, jest późno w nocy. Będzie 3.15. Działamy tutaj, że tak powiem, na, na kanwie tej tradycji również. Żona tam krząta się w kuchni. A ja postanowiłem, mimo wszystko, że nie zdążyłem tego live'a zrobić i nagrać wam Jakiś taki, może, przedsmak tego, bo mam nadzieję, że szyfry i kody to jest temat również przedni, jeśli chodzi o zjawiska tajemnicze i niewyjaśnione, bo wiele historii z. Tematyką właśnie y, jakichś tajnych projektów jest powiązana również z szyfrowaniem, utajaniem informacji i tak dalej. No cóż, jak zwykle, y, nie może zabraknąć również tradycyjnego y, tradycyjnej fajki pokoju w spokoju. Zaraz Wam powiem, dlaczego dzisiaj szczególnie. Otóż, jak zapewne z wielu was wie o tym, że informacja to najcenniejszy towar na tej naszej planecie. I w związku z tym, informacje, które były przekazywane przez można powiedzieć od samego początku istnienia naszej cywilizacji, były w jakiś sposób szyfrowane i takim przykładem jest można powiedzieć takie stanowisko archeologiczne w Peru, które nazywa się Caral tak, czy Caral jakby można bardziej po angielsku to powiedzieć. Caral jest to jedna z najstarszych cywilizacji prekolumbijskich i takie stanowisko jest, było odkryte w Peru właśnie i tam znaleziono pismo węzełkowe, pismo węzełkowe które ma taką tradycję, że tak powiem, również związaną z Polską. O, o tym za chwilę. I dlatego też, słuchajcie, na początku na początku ten, te dźwięki, że tak powiem, takie bardziej indiańskie, a nie na przykład jakiś fragment takiej tradycyjnej naszej kolendy tutaj. A dlaczego? Dlatego właśnie ponieważ szyfry znane są od początku istnienia, można powiedzieć, cywilizacji naszej, no i właśnie tych poprzednich już pomijając, tak powiem Cesarstwo Rzymskie, gdzie żeby przekazać informację, golono na przykład niewolnikom głowy i wypisywano coś tam na tej, na tej głowie, a później doprowadzano do tego, że te włosy odrastały i dopiero takiego niewolnika wysyłało się z tą informacją do miejsca, gdzie ta informacja miała dotrzeć. Natomiast jeśli chodzi o właśnie tutaj te prekolumbijskie kwestie, to znana jest taka historia, jeśli chodzi o tutaj, można powiedzieć, polskie konotacje, gdzie w czasach PRL-u. Znana postać polityczna, tak wam powiem, Tam, z tamtego okresu w latach 70-tych, wicemarszałek, wicemarszałek szanowanego, tak powiem, inst instytutu, który znajduje się na, na, przy ulicy Wiejskiej, tak, czyli Sejmu, Perelowski, że tak powiem, wicemarszałek Sejmu, zajmował się tematem właśnie związanym z pismem węzełkowym, czyli z tak zwanym kipu. Kipu to właśnie szyfrowanie informacji przy pomocy tak jak oryginalnie mówi się o tym w kwestiach właśnie tutaj inkaskich. Języków, że tak powiem, kodowania robione były z takich, można powiedzieć, bawełnianych sznurków. Natomiast tutaj w, w tych perolskich czasach w Polsce, w zamku Nidzicy, właśnie wicemarszałek Sejmu wraz z grupą tam tamtejszych ichniejszych notabli i milicją obywatelską pod jednym ze stopni przed zamkiem w Nidzicy właśnie odkrył taki odkryto taką kapsułę czasu można powiedzieć tak taką tubę która, która była w której znajdowała się właśnie taka zaszyfrowana informacja i ta informacja dotyczyła fragmentu skarbu który miał zostać w, w momencie, tak powiem, czasach konkwisty, miał zostać ukryty i zdeponowany w, w kilku miejscach I jednym z tych miejsc właśnie miała być Polska to bardzo ciekawa historia oczywiście wokół tej historii jest wiele kontrowersji powstało wiele chyba książek napisano na ten temat powstały też reportaże telewizyjne reportaże ja pamiętam jako właśnie bardzo młody człowiek w telewizji właśnie perelowskiej taki jeden reportaż na ten temat i tak dalej chyba później w latach 90 również wracano do tej historii Zamek Niedzicy i odkrycie to, oraz można powiedzieć, no takie dziwne historie związane z właśnie z tym perelowskim marszałkiem. On się nazywał Andrzej Benesz, tak? który w tajemniczych, można powiedzieć, okolicznościach zginął podczas poszukiwania tego, tego skarbu, a później, żeby to właśnie taki smaczek do, do tego doszedł, że na to złoto inkaskie była nałożona klątwa i kto niepowołany będzie szukać tego skarbu, to po prostu zginie. No, i marszałek, wicemarszałek, że tak, to był wicemarszałek tam, tamtejszego Sejmu Perelowskiego, no zginął w 70 roku w wypadku samochodowym. Ale co ciekawe, w momencie, gdy w tym zamku niedzickim odkryto, odkryto to kipu, on jakby ten oryginalny materiał przesłał. Czyli te, to, 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 co w tej kapsule czasu się znajdowało, przesłał do Peru, żeby przetłumaczyć informacje, które, które są tam zawarte. Oczywiście, ja nie będę wchodzić teraz w tą historię, czy to prawda, czy nieprawda. Niektórzy twierdzili, że było to sfabrykowane, że to kipu powinno być zrobione właśnie z bawełnianych takich sznurków, a nie z, ze sznurków z Jak ponoć ten. Ten, ten szyfr miał, wyglądał, który, który właśnie tu był, właśnie w, w tym zamku u nas odkryty. Natomiast to ciekawe, po jakby odszyfrowaniu tego przez te, tych peruwiańskich potomków inkaskich, okazało się, że fragment tego, tego skarbu ze złotem został, Został zdeponowany również w zamku. I to w zamku niedaleko właśnie tego Niedzickiego. W zamku, który nazywa się Tropszyn. Chyba kilka kilometrów, że tak powiem, od, od Niedzickiego Zamku. Słynnego zamku w latach Perelu, również ze względu na to, że kręcono tam wiele filmów. Filmów dla młodzieży również gdzie chyba najsłynniejszy film, wakacje z duchami i tak dalej. To zapewne część z Was pamięta pamięta te tamte filmy, które zresztą można chyba tutaj w sieci również znaleźć i obejrzeć sobie, jak tamte lata wyglądały my jako młodzi, że tak powiem, młode dzieciaki w szkole podstawowej. No. Ten temat nas fascynował, tak? Duchy, skarby i tak dalej. No, mnie to zostało do dzisiaj, także. W... Ale wró wrócę jeszcze na chwilę do tej historii tego drugiego zamku. Otóż, no. W tamtych czasach, w latach 60., -tych, 70. -tych była to, można powiedzieć, ruina, która, która chyba już wcześniej też była, popadła w ruinę. Natomiast wicemarszałek zakupił ten zamek. No i tam właśnie zaczął prowadzić prace eksploracyjne w kierunku poszukania, poszukania tego skarbu. Bardzo historia zagmatwana, jednocześnie ciekawa, ale do dnia dzisiejszego niewyjaśniona ze względu na to, właśnie na ten tragiczny wypadek samochodowy, w którym, w którym Benesz zginął. No, i tutaj taka ciekawostka jeszcze odnośnie odnośnie tutaj tego filmu na początku, który wam puściłem, człowieka, który jest jedną z bardziej rozpoznawalnych, tak powiem, postaci Alana Turinga, który, który brał udział w rozszyfrowywaniu słynnej, słynnej enigmy. Ja przy okazji może wam pokażę tutaj Tą enigmę, jak ona wygląda, bo taką jedną enigmę to ja sobie. O, przejdziemy sobie tutaj może na. O, tak. Przejdziemy sobie na moje, moje archiwum, które posiadam. To jest fotografia, którą zrobiłem w 2000. 8 roku, o ile się nie mylę, albo 11 roku. Mniejsza z tym, no dekadę temu, będąc w Muzeum Wojny, tak, w Londynie, to muzeum później przychodziło remont. Nie mogłem tam później się dostać, ale i dlatego, no, chciałem zrobić świeższe jakieś fotografie, ale. No jakoś nie było potem czasu, potem wiecie ten dziwny tutaj okres, który nastał od dwóch lat, no i postanowiłem odszukać w archiwach swoje stare fotografie, no i udało się znaleźć właśnie tą enigmę, którą Alan Turing wraz, tak powiem, dzięki my Polakom tak oczywiście rozszyfrowano w w bazie w bazie deszyfracyjnej Brytyjczyków, czyli w Blechli, słynnym, w którym też byłem, odwiedzając tam znajomego, który, który tam zamieszkuje wspólnie z rodziną. Może trochę zrobimy bliżej tą maszynkę. Te maszyny, można powiedzieć, szyfrujące no Były różne typy, także też nie chcę za bardzo wchodzić tutaj w, w szczegóły, bo to dzisiaj jest jakby mniej ważne, natomiast no, po wielu latach część z tych maszyn jest y, odrestaurowana, część się ostała, one były produkowane, można powiedzieć, na potrzeby i cywilne oraz przede wszystkim właśnie na potrzeby wojska. Niemieckiej marynarki wojennej, i tak dalej. No i dzisiaj, jak ktoś taką maszynę posiada, to jest bardzo bogatym człowiekiem, w sensie takim, że zakupienie takiego, takiego urządzenia sporo, sporo, słuchajcie, kosztuje. Tu są takie, można powiedzieć, elementy szyfrujące, wymienne elementy. Może kiedyś osobny materiał na temat Enigmy zrobię natomiast wrócę jeszcze na chwileczkę do właśnie tutaj tego filmu, który przed chwileczką wam wyemitowałem na początku No jest tablica niedaleko ode mnie no można powiedzieć parę, kilo, parę kilometrów może 2-3 kilometry ode mnie ten człowiek mieszkał ten człowiek mieszkał właśnie tam się urodził w tym domu no i ta tablica została wmurowana w, po iluś tam latach. Jak znacie historię, to tego człowieka zaszczuto, tak? Zaszczuto w wyniku jego orientacji seksualnej. To dopro, znaczy tak, doprowadzono go, można powiedzieć, do kastracji chemicznej no i w wieku tam 40 kilku lat po prostu popełnił samobójstwo, a był, powiem tak, jak był potrzebny dla systemu, to był to było CACY, a później już było B. Dzisiaj mamy odwrotnie, mamy takie tutaj ruchy z tak zwaną tęczową flagą, a tak przy okazji powiem wam, jeżeli mówimy o, mówimy o tęczowych flagach, to właśnie Inkowie i Inkaska, że tak powiem, inkaskie imperium we fladze miało właśnie tęczę jako taką flagę tęczowa, jak sobie poszukacie w internecie, to do dnia dzis dzisiejszego właśnie y, tam Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa y, wiele z tych można powiedzieć, y, Plemion indiańskich, czci właśnie y, tęcze jako, jako swój rodzaj bóstwa. No i tutaj y, podobna historia y, tak ładnie to się nakłada, słuchajcie, z tym y, tutaj y, nazistami, tak, hitlerowcami, bo, bo tak trzeba raczej powiedzieć. Y, Niemcami hitlerowskimi tą słynną swastyką i to co tutaj wam ostatnio internet pokazuje i w Częstochowie jakieś tam zamieszania tych kamratów którzy pojechali tam na spotkanie niedawno i ataki, może nie ataki, tylko zatrzymania przez policję w wyniku posiadania takich znaków, że są to znaki totalitarne i tak dalej, tak dalej, no to muszę wam powiedzieć, że znowu tu, tak powiem, należy wrócić do właśnie do historii i pokażę wam pokażę wam taki kolejny znaczek, znaczek ze swastyką, jest to flaga, oficjalna flaga takich Indian, którzy zamieszkują Panamę i Indian, którzy jako chyba jedyni posiadają swoją autonomię w państwie tutaj panamskim i jest to plemię Kuna, plemię Kuna, bardzo ciekawe plemię które wywalczyło sobie, słuchajcie, zbrojnie wywalczyło sobie tą, tą jakby niezależność i mają swoje prawa, mają swoje wysepki. A, a wiem to dzięki, że tak powiem, koledze, który był w Panamie i który podesłał mi bardzo ciekawą, ciekawą fotografię, właściwie dwie fotografie, tu Wam zaprezentuję. Kolega Łukasz, właśnie będąc właśnie w Panamie, jako inżynier, pojechał tam specjalnie, żeby żeby po prostu no, zobaczyć ten kanał panamski, a przy okazji no dowiedział się i mnie również przekazał ciekawe informacje właśnie od autochtonów, którzy, którzy sobie tam mieszkają właśnie w tej takie jakby enklawie. Mają jakby swoje troszeczkę odrębne prawa, i tak dalej. Bardzo ciekawe fotografie. Tutaj malunki robią bardzo ciekawe, właśnie takie elementy, można powiedzieć, swojego folkloru. Natomiast kiedy on zerknął, właśnie na, na to malowidło, które tam na ścianie jednego z budynków się znajdowało, jeszcze je bardziej powiększymy, to jeden z tych starych Indian, który tam przebywał, no zapytał się go wprost, po prostu, co to jest, co przedstawia ten, ten obrazek. Jak na pewno część z was, która interesuje się paleoastronautyką oraz, oraz em, tematami, które, em, które związane są z tymi, którzy przybili na Ziemię, czyli z bogami, to właśnie em, to plemię em, Kuna ma swoją jakby tajemnicę. No i tu jest taki, można powiedzieć, szyfr obrazkowy który przedstawia urządzenie, które ma znajdować się na księżycu. Tak oni, tak oni to interpretują. Musicie sami popatrzeć i przyjrzeć, że to rzeczywiście bardzo ciekawe, bardzo ciekawa rzecz. I ten właśnie stary Indianin temu mojemu koledze powiedział, że to co tutaj jest, to znajduje się na księżycu. No jest tutaj wiele o, można powiedzieć, takich spójnych, kluczowych punktów, jeżeli chodzi o, o Danikena i jego. Jego teorie na temat bogów, i tak dalej. Ale nie tylko dla Nikena, bo również tutaj brytyjscy, brytyjscy naukowcy, niezależni naukowcy i amerykańscy, no, te, można powiedzieć, snują takie informacje, bo no, tutaj też, jak dobrze się przyjrzycie tajem temu obrazkowi, to też możemy no, podejrzewać, że część tutaj z tych postaci, które występują na tej, na tej grafice, to wygląda to jak po prostu rodzaj jakichś osób, które posiadają jakieś skafandry, czy, czy hełmy. No tak. O, tu jeszcze przy okazji odnośnie tej flagi, tak? Tej flagi tęczowej, i jakby ta to podkradanie sobie symboli, to właśnie łodzie, łodzie tam w tej enklawie Kuna ze swoją, tak powiem, ze swoją flagą, która tam łopocze, tak? Banderą można nawet powiedzieć, tak? Jak uściślimy sobie. Co jeszcze? No może przy okazji, jak tutaj ostatnio robiłem audycję. Ktoś pytał mi się, gdzie ta baza się znajduje, tak? W kwestiach, w okolicach Stonehenge. Może jeszcze przejdę sobie tutaj. O, właśnie tu jest uwiecznione przez mojego syna pierwsze spotkanie z takimi najbardziej znanymi megalitami. Wtedy, kiedy jechałem tam z rodziną, to nie wiedziałem, że odwiedzę to miejsce jeszcze kilka razy i, i dowiem się jeszcze o wiele ciekawszych rzeczy. E, tak przy okazji, właśnie w, właśnie w okolicach Ston, chęć bardzo blisko e, znajduje się baza, e, lotnisko, można powiedzieć, i e, jakby to mam powiedzieć. E, instytut, który zajmuje się e, e, Tematami, że tak powiem, broni biologicznej. No i tu właśnie królowa niedawno odwiedzała, odwiedzała ze swoim, no niedawno, że to już dosyć dawno jest, bo to chyba jest 2020 roku, tak, była tam i ze swoim wnukiem, właśnie odwiedziła tą bazę i, i pobliski Instytut, można powiedzieć, chemiczno-biologiczny, tak ładnie powiem a ja tu taką ciekawostkę jeszcze wam powiem, że tutaj odnośnie tego wjazdu ta droga już nie istnieje to jest bardzo ciekawe jak tam to chyba 2008 rok był, jak pojechaliśmy tam to właśnie skręcając tutaj w prawo w kierunku Stonehenge można było bezpośrednio prawie że aż pod same te kręgi podjechać dzisiaj jest to niemożliwe ta droga została skasowana, jest tutaj ten teren zamknięty, można pojechać dopiero tam, daleko, hen, daleko, z drugiej strony na parking i żeby dotrzeć do samego Stonehenge trzeba albo no, odbyć no, chyba taką półgodzinną, może trochę krócej wycieczkę pieszą, albo są podstawiane również specjalne autobusy, które tam kursują. Ale w tamtych czasach, właśnie w ponad dekadę temu, bo to 2008 rok, to można było niemal pod same kręgi sobie podjechać, a wręcz, tak powiem, wjechać na polną drogę z drugiej strony i na górkę i sfotografować na przykład bardzo takie ciekawe. Rzeczy, które mnie się udało sfotografować, to właśnie będąc jakby już za plecami, tak nie wiem, patrząc na to pierwsze zdjęcie, czy z drugiej strony tego okręgu, wjechaliśmy sobie na samą górę, żeby mieć lepszy widok, bo tam dosyć duże to wzgórze jest. No i przy okazji, właśnie zwróciłem uwagę na to, że. Ruchy wojsk tam się cały czas odbywają, ponieważ w okolicy właśnie latały helikoptery i to Apache latały, czyli wojskowe, wojskowe helikoptery. I wtedy po powrocie, właśnie z, z tej wycieczki, no, sprawdziłem sobie na mapie i okazało się, że faktycznie jest tam baza, baza wojskowa oraz Instytut, który zajmuje się badaniem, tak powiem, e, biologiczno-chemicznych, że tak powiem, reakcji na organizmy żywe. O, tak ładnie powiem, żeby nie było, że coś tutaj insynuuje, sugeruje. Tak, proszę Państwa. A później kwestia słynnego szpiega rosyjskiego otrutego razem z rodziną i tak dalej, i tak dalej. To właśnie y, tamte miejsce i y, tamte okolice. Um, zerknę ile tego tutaj czasu upłynęło. Okej, okay, dobrze. Y, potraktujcie to jako... Jako taki wstęp do, do tematu do tematu szyfry i kody. I um, w związku z tym, że są już święta, i yy, dzisiaj jest taki specyficzny dzień, właśnie dla Polaków. Dla nas tutaj polonusów również. No i w związku z tą sytuacją na, na świecie, która, która się dzieje, nie będę dzisiaj mówił za dużo na temat na temat tego, co chciałem powiedzieć. I praktycznie powiem Wam, że potraktujmy to wszystko jako, jako część pierwszą i tak. I tak w, zapiszę to w, na, na tej na tej platformie jako szyfry e, i kody część pierwsza. A z mojej strony wszystkim ludziom na świecie życzę tak powiem spokoju i oby te czasy, które, w których obecnie żyjemy żeby przeszły jak najszybciej do historii i obyśmy tą planetę wyprowadzili w kierunku właśnie no, światła, a nie cienia, którą próbują staczać nas siły. Które myślę, jak historia tej naszej planety pokazuje, że w momencie, jak te siły przechodzą. Do takiego szturmu, to, e, to paliwo im ktoś odcina, i, i te siły przestają istnieć. Do następnego razu. Zdrowych, spokojnych świąt.